Dzień dobry, tutaj Joanna Erbel z PLZ Spółdzielni. Dzisiaj rozmawialiśmy o idei hybrydowych targowisk jako centrach życia społecznego. Uważamy, że lokalne bazarki powinny być wspierane przez Urząd Miasta jako to miejsce, gdzie mogą się spotkać ze sobą osoby pochodzące z różnych grup społecznych, gdzie możemy mieć bezpośredni kontakt z rolnikami i gdzie możemy kupować warzywa i owoce, które pochodzą z naszej, z najbliższej okolicy. I tutaj ważną rolę mają nie tylko lokalni rolnicy i rolniczki, ale również rynki hurtowe jako ci pośrednicy, jako te miejsca, które mogą być dla nas również gwarantami jakości. Bo i dbać również o to, żeby wiedzieć, czy ta żywność, którą kupujemy, jest żywnością bezpieczną. Dla nas ważnym elementem jest również otwarcie się na cyfryzację targowisk oraz warzywniaków. Mamy produkt technologiczny, który nazywa się aplikacja PLZ, czyli Platforma Lokalnych Zasobów. Można go ściągnąć w sklepie z aplikacjami albo na stronie plz.pl. Taka społeczność, którą prowadzimy, żeby pokazać różne aspekty suwerenności żywnościowej, nazywa się Ekopolis. Spotykamy się dzisiaj w budynku Samopomocy Chłopskiej, żeby porozmawiać o przyszłości miejskich targowisk i bazarów, żeby porozmawiać o ich roli w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego, o ich roli w budowaniu wartości społecznej, miejskiej odporności, lokalnej tożsamości, żeby porozmawiać o krótkich łańcuchach dostaw, a także to, co nam wyszło w projekcie, w ramach którego realizujemy dzisiejsze spotkanie, współfinansowanego przez Fundację Heinricha Bolla, to, że rola tutaj rynków hurtowych i warzywniaków, innych form handlu, które również ten krótki łańcuch dostaw wspierają, jest kluczowa, żeby razem z targowiskami budować tą ofertę świeżej, zdrowej żywności. Od miesiąca pełni funkcję zastępcy prezydenta miasta stołecznego Warszawy i już bardzo dawno temu, korzystając sama z targowisk, doszłam do wniosku, że trzeba zrobić wszystko, co możliwe, nie bazując na tym, co jest, nie tworząc sztucznego. Sama chodzę na targowiska, sama tam spotykam znajomych, sama tam jeżdżę z synem i on ma taką, no niekoniecznie, nie zawsze zdarza mi się, bo bardzo dużo kupuję i koszyk mam za mały. No, to pomyślę jakby nad tym. W każdym razie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to są wszystkie banery, które zaczęły się pojawiać i po prostu zauważyłam wokół targowisk. Czyli generalnie wszyscy korzystają z tego i zdają sobie z tego sprawę, że tam jest społeczność lokalna, że są to ludzie, którzy są zaangażowani i nie znam właściwie komitetu wyborczego, który by tam nie był i sama na to zwróciła uwagę. Przy czym jest jeszcze jeden element, o którym Państwo tutaj nie powiedzieliście, a dla mnie jeszcze na nie istotny, to są toalety publiczne. Ja bym bardzo chciała, żeby to jeden było zrobione wszystko w cywilizowany sposób, taki, żeby i te osoby, które tam pracują, mogły skorzystać z toalety publicznej i skądś umyć ręce, ale i żeby mamy z małymi dziećmi, osoby starsze czy z niepełnosprawnością mogły wyjść po prostu na ten rynek, cieszyć się kontaktami lokalnymi i nie śpieszyć się z powrotem do domu ze względu na chorobę. No cóż tu Państwu będę mówić, po prostu to wszystko jakby ze mną, moim zdaniem, ze sobą się łączy i nie znam nikogo, kto by powiedział, że tak nie powinno być. Więc macie we mnie, znaczy jestem razem z Wami i jestem absolutnie naturalnym sojusznikiem tego, aby wzbudzać jak gdyby te, szczególnie, bardzo się cieszę z tego, co powiedzieliście, z tych targowisk, które już są, które wymagają po prostu czasami liftingu i zwrócenia uwagi. Myślę sobie, że wszystko zaczyna się od słów. Więc jak wszyscy razem będziemy mówili, no to pojawią się też rzesze osób, które nas będą wspierały, bo nie ma takiego powodu, dla którego nie warto byłoby wzbudzać tych targowisk, bo to co już zostało powiedziane o lokalnej przedsiębiorczości, bezpieczeństwie, żywieniowym skróceniu łańcuchów chociażby dostaw i tym wszystkim innym. Ja oczywiście ze strony miasta, też jesteśmy już tutaj w kontakcie, jesteśmy po pierwszych rozmowach, ze strony miasta będę absolutnie wspierała wszystkie możliwe procesy, aby wprowadzić to też w takiej formie chociażby prawa miejscowego, które pozwoli chociażby na trwałe spotkanie targowisk w dzielnicach i w mieście.
i będę zachęcać oczywiście. Jestem do Państwa dyspozycji, jest mój adres na stronie. Przesadziłam ostatnio z ilością umówionych spotkań, więc najbliższe są na sierpień, ale będę się spotkać. Ale jeśli dołączę do nas 26 czerwca. Tak, to już dawno się nie zaklepali, więc tak, już jest to wpisane. Znaczy ja po prostu wychodzę z założenia, że po pierwsze chciałabym się z ludźmi spotykać, rozmawiać i dyskutować, ale w wyniku tych spotkań muszę odbyć następne spotkania, bo one jakieś miały sens. I na razie mam takie poczucie, że ja się spotykam, ale nie wykonałam kolejnych kroków. Nie chciałabym po prostu utknąć jak gdyby w tym. Mówię tylko i wyłącznie tak z technicznego jak gdyby punktu, który na spotkaniu jest wpisana. To, ale myślę, że najważniejsze to byłyby spotkania z urzędnikami warszawskimi w poszczególnych dzielnicach, bo to oni najbardziej blokują te instytucje. Z urzędnikami, z radnymi miejskimi i z radnymi... Radni nie, bo radni niewykonawczo nie wykonują żadnej sprawczości, natomiast urzędnicy tak. Szanowni Państwo, z przemysłem rolno-spożywczym, który jestem związany 30 kilka lat, byłem jednym z założycieli praskiej giełdy spożywczej, znam rynki hurtowe, ale chciałbym zacząć od czegoś innego, co dopiero w okresie pandemii okazało się istotne i zauważalne przez władze, zarówno samorządowe, jak i te krajowe. Bo jak się okazało, że trzeba na szybko w jakiś sposób reglamentować czas przebywania w strefach zamkniętych, to widać było, jak te warszawskie bazary wyglądają. Jakie mają niestety, ale niedomagania i trzeba będzie na tym popracować z tego powodu, że tak historycznie tylko w jednym zdaniu przypomnę, rewolucja francuska nie wzięła się ze względu, czy nie wybuchła ze względu na nierówności społeczne, tylko dlatego, że w Paryżu, dosyć dużym mieście, brakło po prostu chleba. Ale ciasteczka. To jest absolutnie bujda, ale nie o to chodziło. Ale mogę tylko dopowiedzieć, że komendant Bastylii stracił głowę kilkanaście godzin wcześniej, zanim Paryżanie wtargnęli i gościeli, tylko dlatego, że miał wszystko, miał proch, miał wojsko, ale zapomniał twierdzę zaprowiantować. W związku z tym żywność jest bardzo istotna, w tych czasach nie ma się co oszukiwać, będzie towarem strategicznym. Spójrzmy na to, jak dzisiaj warszawiacy jako klienci, konsumenci są zaopatrywani. W zasadzie jest dwóch źródeł. Podstawowe źródło, które się wykształciło przez ostatnie 20 lat, to są sklepy średnio, wielko i mało powierzchniowe. Rząd swego czasu 20 lat temu, 2005-2007, strasząc właścicieli i dobrze zorganizowany system menedżerów, że będziemy te wielkopowierzchniowe sklepy zamykać, doprowadził do tego, że sieci uciekły w tak zwany convenience i dzisiaj królują. Mnie naprawdę bardzo smuci jako człowieka, który się trochę na tym zna, bo zawodowo na co dzień współpracuje z dużymi polskimi, a może nawet i największymi producentami żywności, że oto dzisiaj zielony kolor dominuje na ulicach Warszawy co 100-120 metrów i to nie jest kolor spółdzielczości, kooperacji, współpracy, tylko jednej sieci. I teraz powiem tak ogólnie, bo też mi nie wszystko wypada nawet z punktu widzenia zawodowego powiedzieć, ale jak myślicie, że polscy producenci przedstawiają do sieci swoje produkty i mówią to mam dobre i sobie wybieraj, to tak się nie dzieje. Otóż w zdecydowanej większości gramatura, receptura przychodzi już przygotowana, bo na tym poczęła nowoczesny marketing i gdzie się zaczyna funkcja państwa, jak również funkcja samorządu, a no w tej chwili już mamy takie zjawiska, gdzie można profilować gusty konsumenckie. W związku z tym, czy my chcemy to robić, czy my chcemy w jakiś sposób przed takimi zjawiskami się bronić, sądzę, że jako społeczności te lokalne, regionalne i również i warszawskie powinniśmy. Bo jak mówię o tym kierunku, to drugi jest taki, gdzie są rynki hurtowe. Warszawa jest jednym z bardzo nielicznych miejsc w Polsce, a może nawet i w Europie, gdzie posiada dwa rynki hurtowe, dosyć mocno rozwinięte, ze sobą nie konkurujące na przeciwległych krańcach, tak? Po jednej i po drugiej stronie Wisły. To jest podstawa do tego, żebyśmy w przyszłości mogli mówić o jakimś systemowym rozwiązaniu utrzymania, czyli podania tym kilkudziesięciu bazarom tlenu po prostu, bo tam musi być towar, tam musi być odpowiednia obsługa. I teraz przechodzę do obsługi, bo to, co tutaj Platforma Lokalnych Zasobów proponuje tą nazwę zapamiętać, bo to są ludzie naprawdę świetnie wykształceni, którzy zaabsorbowali technologię, bym powiedział, z górnej półki, a nawet i specjaliści z NASA klaszą im w ręce. Jest szansa na stworzenie nowych modeli i zarządzania i właśnie w ramach gospodarki cyfrowej. Sądzę, że jeśli samorząd Warszawy będzie inwigilizował, to też możemy tutaj wspólnie odnieść sukces.
Ostatnio w ciągu kilku tygodni zaproponowaliśmy miasto to takie rozwiązanie, żeby te właśnie bazary, te miejsca lokalnego handlu, dystrybucji, ale również i prowadzenie społeczności lokalnych i budowanie tej odporności lokalnej, bo to jest bardzo istotne. Nie mówmy tylko o żywności, bo jeśli się żywnością powiecie, to za chwilę będziemy mogli mówić o nowych modułach, żeby stworzyć taką dla całej Polski bazę usług rozwojowych, gdzie wykształcilibyśmy w ciągu półtora roku około 500 nowoczesnych handlowców, ludzi, którzy w ramach branżowego centrum umiejętności nabyliby te umiejętności w sposób taki skrótowy, bo my nie jesteśmy jako również izba gospodarcza po to, żeby zastępować oficjalny system szkolnictwa. Mam nadzieję, że to z panią prezydent pewne małe, bym powiedział, gdzieś tam zaburzenia w ciągu kilku dni rozwiążemy i będziemy mogli również z taką ofertą wyjść do państwa. Nie ma innego wyjścia. Gospodarka cyfrowa, gospodarka danych jest przed nami. Musimy się tego nauczyć po to, żeby nie było takiej sytuacji, jak dzisiaj ekonomiści, zresztą wszyscy to przyznają. Z Polski co roku wypływa jakieś 120 miliardów dolarów, proszę państwa, w postaci różnych usług. Należy wszystko zrobić, żeby przynajmniej w części ten środek finansowy został zatrzymany ku rozwojowi i obywateli, miast i społeczności. Zapraszamy do ściągnięcia aplikacji i do bycia z nami w kontakcie. Kolejne spotkanie mamy 26 czerwca o godzinie 18 na Kopernika 30.